Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na poniedziałek, niebiosa opowiadają. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu. Psalm 19. Czy kiedyś doświadczyłeś prawdy zawartej w tych wersetach? Czy i jak współczesna nauka pomaga nam bardziej docenić moc i mądrość Boga jako Stwórcy? Życie nie mogłoby istnieć w przypadkowo powstałym wszechświecie. Wygląda na to, że stworzenie wszechświata musiało być niezwykle starannie zaplanowane, aby mogło w nim zaistnieć życie. Składniki materii, atomy muszą być dostatecznie stabilne, by można było stworzyć przedmioty materialne. Stabilność atomów zależy od siły utrzymujących cząstki atomów w równowadze. Atomy zawierają naładowane elektryczne cząstki, które wzajemnie się przyciągają albo odpychają. Siły przyciągania i odpychania muszą być zrównoważone. Gdyby siły przyciągania byłyby zbyt wielkie, jedynie duże atomy mogłyby być stabilne, a wodór nie miałby szans zaistnieć. Gdyby siły odpychające były zbyt wielkie, wówczas istniałyby jedynie małe atomy, takie jak wodór czy hel, a węgiel i tlen byłyby niestabilne. Bez tlenu zaś nie byłoby wody ani życia. Węgiel także jest niezbędny dla istnienia wszelkich organizmów żywych, jakie znamy. Konieczna jest nie tylko stabilność atomów, a także ich wzajemne reagowanie w celu tworzenia niezliczonych związków chemicznych. Musi też istnieć równowaga sił trzymających cząstki w całości, jak również energia podobna do rozbijania cząstek w celu przekształcenia związków chemicznych w procesach życiowych. Precyzyjnie zaprojektowany wszechświat tak, by mogło w nim zaistnieć życie, budzi podziw i zachwyt naukowców oraz doprowadza wielu z nich do wniosku, iż wszechświat został zaprojektowany przez inteligentną istotę. Każda planeta, na której istnieje życie, musi być starannie zaprojektowana. Zakres temperatur występujących w niej nie może przekraczać dopuszczalnej temperatury, w jakiej mogą istnieć organizmy żywe. Podobnie odległości od najbliższych gwiazd, prędkość wirowania, skład atmosfery muszą być odpowiednio dobrane. Są jednak tysiące innych czynników, które mogą występować na takiej planecie, gdyby życie na niej mogło trwać. Tak więc w dziełach stworzonych przez Boga przejawia się Jego nieskończona mądrość. Dziękuję.